Dziś miałem spotkanie z grupą 40 młodych ludzi z regionalnych ośrodków debaty międzynarodowej z całej Polski. Rozmawialiśmy o reparacjach wojennych. Gdy zaprezentowałem raport o stratach wojennych, skalę zniszczeń, strat wojennych, jakie poniosła Polska i nasi obywatele, nasi dziadkowie, nasze prababcie, to po tym 30-minutowym wykładzie te 40 osób zaczęło bić brawo, że ta sprawa jest dla nich ważna i że musimy domagać się sprawiedliwości w naszych relacjach z Niemcami. Dlatego, że nasz naród, nasz kraj został niezwykle skrzywdzony. Do dzisiaj nie mamy sprawiedliwości w tej sprawie, a ta sprawiedliwość dzisiaj jest elementem funkcjonowania wszystkich krajów w Europie, w Unii Europejskiej. Dlatego Niemcy muszą się z nami rozliczyć, muszą zapłacić Polsce reparacje wojenne, muszą zwrócić zrabowane zasoby bankowe, muszą zwrócić zrabowane dziedzictwo kulturowe naszego kraju, dlatego że okradli naszych przodków, okradli naszych dziadków, nasze babcie, naszych rodziców i dzisiaj z tego bogactwa czerpią zyski. A my przez kolejne dekady i pokolenia musimy gonić w sensie ekonomicznym lepiej rozwinięte kraje Europy Zachodniej. Ale to właśnie Niemcy doprowadziły nas do sytuacji takiej, jakiej jesteśmy, tej ciągłej, wiecznej gonitwy, emigracji zarobkowej. Dlatego, że najpierw nas napadły, w 1939 roku wywołały wojnę, zniszczyły, wymordowały ponad 5 milionów Polaków, ograbiły, PKB naszego kraju zostało zmniejszone o 50%, a następnie w wyniku wojny wpadliśmy w okupację komunistyczną i niewolę sowiecką. To doprowadziło nas do tego, że cały czas jesteśmy krajem na dorobku, cały czas musimy gonić kraje Europy Zachodniej, a polska młodzież wyjeżdża w poszukiwaniu lepszych szans do Europy Zachodniej, do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy Islandii. Dlatego walczymy, zabiegamy o reparacje. Dlatego zmieniamy w tym obszarze niemiecką politykę. Będziemy to skutecznie robić, skutecznie domagać się reparacji wojennych, bo są one elementem sprawiedliwości powojennej. Takiej samej sprawiedliwości dzisiaj domagają się Ukraińcy. Świat domaga się odpowiedzialności Rosji za zbrodnie wojenne na Ukrainie. Świat będzie domagał się reparacji dla Ukrainy. Dlatego tak samo Polska ma prawo do reparacji wojennych od Niemiec.